28 i 29 sierpnia 2010 roku na stadionie LKS Zapora w Porąbce odbyły się 11 dni powiatu bielskiego. Impreza powróciła do gminy Porąbka po 11 latach. Przyjęto bowiem zasadę, że dni powiatu każdego roku odbywają się w jednej z 10 gmin powiatu bielskiego. Tak oto impreza zawitała do Porąbki już po raz drugi. To jest zaszczyt dla gminy, że dni powiatu odbywają się akurat, załóżmy, teraz w Porąbce, ale to jest tak, że co roku każda gmina ma szansę na to, żeby gościć powiat u siebie i tak jak mówię, koło historii zatoczyło krąg i znów jesteśmy w Porąbce. Akurat powiat bielski, tak obserwuję, załóżmy w skali województwa czy w skali kraju, jest takim dosyć ewenementem, bo te gminy bardzo dobrze ze sobą współpracują. Myślę, że to częściowo jest też tutaj zasługa pana starosty, który potrafi to wszystko zintegrować. Ale gminy dobrze ze sobą współpracują i wspierają się wzajemnie. Tegoroczne 11 dni powiatu bielskiego miały charakter międzynarodowy, a to za sprawą słowackich gości, zaproszonych z pobliskiego miasta i okręgu Namestowo. Bardzo się nam tu podoba, jest tu mili ludzie, dużo gości, ja troszkę tak po polsku, po słowacku będziemy motać. Bardzo ogromnie nam się tutaj podoba, choć pogoda trochę nie dopisała, ale impreza jest naprawdę świetna. Z powiatem bielskim współpracuje miasto Namestowo. Współpracujemy zresztą nie tylko z bielskim powiatem, byliśmy również w Żywcu, uczestniczymy w różnych imprezach. Tutaj w Porąbce akurat jesteśmy po raz pierwszy. Przywieźliśmy tutaj naszą reprezentację piłkarską, naszych wędkarzy, przywieźliśmy kulturę, no i przywieźliśmy nasze mistrzenie kuchni. Trzeba w tym miejscu nadmienić, że na Jeziorze Żywieckim odbywały się międzynarodowe zawody wędkarskie z udziałem gości ze Słowacji, a na stadionie LKS Zapora zorganizowano międzynarodowy turniej piłki nożnej młodzików o Puchar Starosty Bielskiego. Jeśli chodzi o piłkarzy, to przywieźliśmy tutaj dwie drużyny dziecięce, młodzików, trampkarzy i jedna drużyna co prawda wypadła w turnieju, ale druga z tych drużyn została jego zwycięzcą. W konkursie wędkarskim goście z Namestowa zajęli niestety dopiero 5. miejsce. Pierwsze miejsce zajęli wędkarze z zarządu okręgu PZW Bielsko-Biała. Na drugim miejscu reprezentanci koła PZW Czernichów. Trzecie miejsce koło PZW Żylica Buczkowice, a czwarte reprezentacja gminy Buczkowice. Sąsiedzi powinni ze sobą współpracować i to jest taki między innymi dorobek właśnie kulturalny, kulinarny, w sporcie. Tam, gdzie możemy my nasz dorobek pokazać i tam, gdzie Słowacy nie tylko na naszej ziemi, ale również u siebie, bo nas też zapraszają, mogli go pokazać. W międzynarodowym turnieju piłki nożnej młodzików z okazji Dni Powiatu Bielskiego zwyciężyli goście ze Słowacji. Pierwsza drużyna Priprawka MŠK Namestowo, która w finale pokonała BTS Rekord Bielsko 2-1. Natomiast trzecie miejsce zajęli młodzicy z UMKS Trójka Czechowice, którzy w meczu o trzecie miejsce pokonali CSW Kozy 3-1. Wydarzeniem pierwszego dnia dwudniowej imprezy był niewątpliwie występ słowackiego zespołu rockowego Expulse. Zespół zaskoczył wszystkich brawurowymi wykonaniami klasycznych hardrockowych utworów z repertuaru Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin i Jimiego Hendrixa. Po ciężkich rockowych rytmach nastąpiło uroczyste otwarcie 11 dni powiatu bielskiego. Przyjmij od nas koszyk kwiatów, otwierając dni powiatu. 11 dni powiatu bielskiego otworzył starosta bielski Andrzej Płonka, któremu towarzyszył wójt gminy Porąbka Czesław Bułka oraz goście ze słowackiego Namestowa. Zawsze na nasze panie można liczyć.
A teraz mamy taki mały podarunek dla pana starosty. To jest widok właśnie naszego miasteczka Namestowa nad Orawską Priechradą. Na zakończenie części otwierającej imprezę przed tłumnie zgromadzoną na stadionie publicznością przemaszerowały marżoretki. Dziewczęta z Czechowic-Dziedzic dały popis żonglersko-ekwilibrystycznych umiejętności, umilając widzom oczekiwanie na występ Gwiazdy Wieczoru, grupy Pod Budą. Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia 11 dni powiatu bielskiego był drugi polsko-słowacki przegląd Kulinarne Dziedzictwo. Przegląd, choć była to już jego druga edycja, po raz pierwszy odbył się w ramach Dni Powiatu Bielskiego. Członkinie kół gospodyń wiejskich reprezentujące wszystkie gminy i sołectwa powiatu bielskiego oraz zaprzyjaźnione Namestowo przygotowały wyborne, oparte o miejscową tradycję kulinarną potrawy, ciasta i nalewki. To jest przegląd kulinarny, dzisiaj już międzynarodowy, drugi. Natomiast zawsze przegląd kulinarny, a przede wszystkim panie z gospodyń wiejskich są częścią naszej tożsamości. Stąd od już 11 lat, jak powstaje powiaty samorządowe, przedstawiamy dorobek naszego dziedzictwa i kulturalnego, i kulinarnego, aby pokazać to, co u naszych praojców, dziadków na stołach było. Jesteśmy w tej chwili u progu dożynek. To też przecież ważna rzecz, nie tylko pokazać to nasze, ten nasz dorobek, ale też podkreślić, że te dobra, które są zbierane, właśnie mogą mieć taki, a nie inny kształt, ale i smak na naszych stołach. To panie wyławiają, wyciągają z różnych swoich spisów, które mają, no i oczywiście to pokazują. Jak to dzisiaj będzie odbywać, zobaczymy. Cieszę się, że jest z nami również pan Jan Kadara, który jest burmistrzem Namestowa, bo przecież to razem wspólnie robimy drugi już raz. Jest już rozpoznawalny wszędzie, to też cieszy, bo to chociaż za granicą, tuż za po sąsiedzku. W pierwszym razie chcę pozdrawić naszych polskich przyjaciół. Przede wszystkim chciałem pozdrowić moich polskich przyjaciół, podziękować za zaproszenie. Ta nasza współpraca układa się doskonale, ciągle ją zacieśniamy, ciągle do siebie się zbliżamy, poznajemy się nawzajem. A ponieważ, jak wiadomo, przez żołądek do serca, to tutaj nawet nie zauważa się, kiedy zupełnie znikają granice. Dlatego jest tak miło i przyjemnie. Mamy dobrą naladę, ani nie wiemy, jak się tracą granice między Słowenską a Polską. Wszystko, co znalazło się na stołach i czego można było skosztować, musiało zostać przygotowane z tego, co daje własne gospodarstwo i natura, czyli lasy i rzeki. Takie było podstawowe kryterium konkursu, według którego potrawy oceniało jury. Tym razem prezentujemy paluszki mięsne w sosie warzywnym z kaszą gryczaną. Paluszki są zrobione z mięsa mielonego plus ser żółty, czosnek, jajko. To razem jest panierowane, a później sos jest robiony z pieczarek duszonych, cebulki duszonej, plus dochodzi do tego papryka i ogórek kiszony. Chłodnik, zupa chłodnik, to jest to, co na wszystko rosło na polu. No i to z tego się robiło, bo nie było czasu gotować, nie było czasu nic, no i gotowało się. To jest maślanka, siadłe mleko, ogórek zielony, rzodkiewka, no i jajko gotowane i koperkiem się posypało. Czyli to jest taka charakterystyczna dla Szczyrku potrawa? Tak, taki chłodnik na Szczyrku, letni chłodnik, tak się to nazywa. Bigos weselny. Taki bigos weselny, który na weselu się u nas podaje zawsze na koniec dnia czy na drugi dzień podaje się bigos weselny. No i pstrąg w zalewie, bo Szczyrk słynie z pstrąga, no i zalewamy to taką leciutką zalewą, no i także to podajemy. Przyprawiliśmy, tu mamy grzybą poliewoczką. To jest zupa grzybowa z kurek, z ziemniakami i z kloseczkami. Bułeczki ze skwarkami, pagaczyki. Tutaj jest faszerowana kapusta, obok tego jest ćwikła z chrzanem i moskal, czyli chleb taki ze skwarkami i z czosnkiem. I jeszcze domowa nalewka z brusznic, z czerwonych jagód i rodzaj żubrówki. Porąbka prezentuje tak, z głównych dań to będzie królik w kapuście ze śmietaną i jabłkami. Następnie jako produkt to jest peklowany indyk. No i takim głównym daniem, ponieważ to jest pod hasłem dożynek, więc mamy placek dożynkowy
słonecznikowo dyniowy. Tak on się nazywa i tak on jest przyrządzony. Za zupę grzybową z twardzioszka przydrożnego z ziemniakami i kluseczkami szykowne gaździnki z Namestowa zwyciężyły w kategorii zupy. W kategorii dania gorące zwyciężyło koło gospodyń wiejskich Święcoszówka za danie na bazie twardych ziemniaków kugel i copa. W kategorii produkt pierwsze miejsce przyznano kołu gospodyń wiejskich Wilamowice za chleb domowy wieloziarnisty ze smalcem. Kołacz dożynkowy przygotowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ligoty zwyciężył w kategorii ciasta i desery, a w kategorii napoje i nalewki jury konkursu najwyżej oceniło nalewkę kminkową przygotowaną przez koło gospodyń wiejskich Kobiernice. Drugiego dnia odbyły się także tradycyjnie już towarzyszące Dniom Powiatu Bielskiego powiatowe zawody sikawek ręcznych i konnych, czyli konkurs dla drużyn ochotniczych straży pożarnych, kultywujących tradycje i dbających o historię pożarnictwa. O tym, że tradycja nie ginie, przekonuje udział w zawodach najmłodszej drużyny strażackiej z OSP Bystra. Mali strażacy i strażaczki dzielnie rywalizowali ze swymi o wiele, wiele starszymi kolegami. Jaką wy jesteście drużyną strażacką? Skąd? OSP Bystra. I wszyscy jesteście strażakami, tak jak tutaj stoicie? Tak, tak. A gdzie ćwiczycie swoje umiejętności strażackie? Za strażą z Bystrej. Z prawdziwymi, dużymi, dorosłymi strażakami też? Tak. W zawodach w roli obserwatora uczestniczył komendant Straży Pożarnej z Namestowa. Strażacy w asyście orkiestry Dętej z Porąbki dumnie wkroczyli na stadion LKS Zapora, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie sikawek ręcznych i konnych. W tym roku najlepsza okazała się drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy. Po rozdaniu nagród we wszystkich konkursach, jakie towarzyszyły 11 dniom powiatu bielskiego, estradą zawładnęła Duma Porąbki, czyli tutejsza orkiestra Dęta. Zabawa na stadionie w Porąbce trwała do późnych godzin wieczornych. Przed porąbczańską publicznością wystąpiły jeszcze zespoły Porąbczanie z Porąbki, Modul ze Słowacji, Kabaret Truteń oraz zespół Grzybowski Band z Czechowic-Dziedzic. Projekt pod nazwą Promocja Kultury, Sportu, Turystyki podstawą rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.